Poniedziałek, 29 lipca, Anita Stefańska-Pluskota. Witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu powiemy o groźnym obliczu suszy, o finale zdarzenia drogowego z udziałem znanego dziennikarza i o matematycznym sukcesie piotrkowianina. Susza daje się we znaki rolnikom. Piotrkowscy strażacy niemal codziennie wyjeżdżają do pożarów zbóż i pól. Tylko w ten weekend doszło do kilku takich zdarzeń. Pożary zboża na pniu czy rżyska to w ostatnich tygodniach prawdziwa plaga. Takich pożarów wybucha coraz więcej. Wraz z nimi pojawiają się straty i pojawia się zagrożenie dla ludzi i zabudowań. To pożary trudne do opanowania, mówią strażacy. Ten pożar ma przy tak silnym wietrze jak dzisiaj taką specyfikę, że rozprzestrzenia się bardzo szybko i powierzchnia pożaru naprawdę bardzo szybko przyrasta. W związku z tym może dojść do zapalenia sąsiedniej zabudowy, ewentualnie jakichś innych obiektów. Tylko w miniony weekend spaleniu uległo kilkadziesiąt hektarów pól. Żniwa w czasie tegorocznej suszy są niebezpieczne. Wystarczy tylko iskra, by doszło do zapłonu. No moimy się i to jest też taka nauczka, że należałoby chyba zaraz po zbiorze, nie wiem, przeorywać to pole, czy coś, jakieś kwatery robić, bo przy takich połaciach rzeczywiście, jak to się zaczyna palić, to wygląda to groźnie bardzo. Zobaczymy, co to w przyszłości, trzeba będzie coś pomyśleć. Strażacy ostrzegają, pożar zboża czy rżyska to pożary, które wybuchają nie tylko przez umyślne postępowanie, ale również w wyniku nieostrożności. No przede wszystkim zwrócić uwagę na to, aby przypadkowo nie zapruszyć ognia. Większość takich pożarów powstaje nieumyślnie, tak? Znaczy, prawdopodobnie nikt nie ma na celu spowodowanie tego pożaru, czy często przez nieuwagę właśnie tą nadmierną suszę tej słomy czy tego materiału, który jest suchy i tak naprawdę może się bardzo szybko od naprawdę drobnego niedopałka papierosów nawet zapalić. Ostrożność, ale również czujność. O to apelują strażacy. Szybko zauważony pożar na polu oznacza szybkie jego uchwycenie i zapobieżenie jego rozprzestrzenianiu się. Tą informacją żyły media przez miniony weekend. Znany dziennikarz jadąc trasą A1 doprowadził do kolizji. Nikomu nic się nie stało, ale okazało się, że sprawca zdarzenia miał w organizmie 2,6 promila alkoholu. Podróż na sporym wspomaganiu znanego dziennikarza zakończyła się po tym, jak doprowadził na trasie do kolizji drogowej. Oczywiście okazało się, że kierujący BMW X6 jadący w kierunku Katowic najechał na pochołki rozdzielające jezdnie. Zaznaczyć należy, że jest to odcinek remontowany drogi krajowej nr 1. I jeden z tych pochołków uderzył w samochód jadący z przeciwnego kierunku. Okazało się również, że kierujący samochodem BMW, 51-latek, mieszkaniec Katowic, był nietrzeźwy. Miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Dziennikarza przesłuchano w piotrkowskiej prokuraturze w niedzielę. Podjęliśmy pełną współpracę z organami ścigania, złożyliśmy obszerne wyjaśnienia, odpowiadaliśmy na każde pytania i wątpliwości śledczych. W związku z czym no, taką mogę przekazać relację, jeżeli chodzi o dzisiejszy przebieg czynności. Oczywistym jest, że szczegóły tego przebiegu, tej czynności nie jestem upoważniony do relacjonowania. W chwili obecnej decyzją organów ścigania został skierowany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. My z tą decyzją się nie zgadzamy. Sąd oddalił wniosek prokuratury. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja jestem z tej szkoły, która nie komentuje wyroków sądu, w związku z czym nigdy tego nie robiłem, ani prawomocnych, ani nieprawomocnych, w związku z czym do odniesienia się do tego, co postanowił sąd, poproszę panów mecenasów. Natomiast ja w tej sytuacji chcę powiedzieć jedno. Bardzo, bardzo wszystkich przepraszam. Wszystkich tych, którzy we mnie wierzyli. Wszystkich tych, którzy mi ufali. To są dla mnie bardzo, bardzo trudne dni. Mam pełną świadomość tego, że to, co się wydarzyło, jest karygodne absolutnie. Ani przez moment nie zaprzeczałem faktom, które zgromadziła w tej sprawie policja i prokuratura. Pozostaje mi
przeprosić i moich widzów, i internautów, i czytelników, i tych, jak mówię, którzy mi ufali, ale przede wszystkim chciałbym przeprosić moich najbliższych, bo zostali narażeni na infamię i cierpienia, na które w najmniejszym stopniu nie zasłużyli. To tyle w tej sprawie, proszę wybaczyć, ale jestem też w takim stanie psychicznym po tych kilku dniach. Proszę publikować, ja się nazywam Kamil Durczok i proszę nie zasłaniać wizerunku. W dniu dzisiejszym sąd nie zdecydował się na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Trzeba pamiętać, że co innego jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w stanie nietrzeźwości, a co innego sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Według sądu nie ma dużego prawdopodobieństwa popełnienia tego przestępstwa cięższego i to jest to, na co obrona wskazywała od samego początku i w związku z tym jest to dzień wielkiego triumfu sprawiedliwości nad tym, co można nazwać pastwieniem się nad naszym klientem przez media w ostatnich dobach. Na chwilę obecną śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone w dalszym ciągu. Tak jak powiedział kolega, dla obrony satysfakcjonujące jest to, że na chwilę obecną sąd uznał, że nie ma najmniejszych dowodów sprawstwa co do pierwszego, najpoważniejszego czynu, który został w dniu wczorajszym przedstawiony podejrzanemu. Natomiast sprawą bezdyskusyjną i od samego początku również dla obrony była kwestia prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Mężczyźnie grozi kara nawet do 12 lat więzienia. Jest medal i smak zwycięstwa ze zdobycia srebra. Kamil Galewski, maturzysta z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego w Piotrkowie, trafił do grupy osób zajmujących podium Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej w Anglii. Kamila poznaliśmy w czerwcu, kiedy właśnie przygotowywał się do lipcowej Olimpiady Matematycznej w Anglii. Wówczas skromny chłopak studził emocje. Dla niego dostanie się na tak prestiżowy konkurs i reprezentowanie kraju wraz z pięciorgiem innych młodych ludzi to już był sukces. Dziś na efekty nie trzeba liczyć. Są one faktem. W Bath, w Wielkiej Brytanii, piotrkowianin z zadaniami poradził sobie dobrze, znajdując się tym samym w grupie srebrnych medalistów. Tematyka zadań była taka pasująca do mnie. Pierwsze zdanie było równaniem funkcyjnym, z których czuję się w miarę mocny, i drugie zdanie to była geometria, z której też się czuję w miarę mocny. Niestety nie było to takie proste zadanie, jak myślałem, to pierwsze, ale ostatecznie udało się z nim uporać, tylko po zbyt trochę długim czasie. A było któreś zadanie, które było killerem? Tak ogólnie zadanie szóste było killerem. Z tego, co pamiętam, około 40 osób je rozwiązało łącznie na 600 uczestników, więc było naprawdę mocne. To była geometria w tym roku. Kamil nie tylko zdobył srebro, jest on współtwórcą sukcesu polskiej drużyny. W skład drużyny weszło 6 osób. Kamil był jedynym reprezentantem kraju z województwa łódzkiego i centralnej Polski. Ta grupa matematyków na 60. Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej wywalczyła 10. miejsce w klasyfikacji ogólnej. To wszystko skutek nie tylko talentu, ale i ciężkiej pracy. On już w czwartej klasie, przepraszam, nie, dobrze, w trzeciej klasie gimnazjum, nie ma czwartej klasy, był finalistą Olimpiady Dużej Matematycznej. Od drugiej klasy dwa razy był bardzo wysokim laureatem Olimpiady Juniorów, wtedy gimnazjalnej. Także to wszystko było naprawdę w takim układzie, który krok po kroku podnosił poprzeczkę nam, no, tak żebyśmy mogli znaleźć pomysł, jak wspierać jego przygotowania, a jemu pokazywał, że kolejne etapy to są etapy, które on pokonuje, no nie powiem, że bez kłopotów, ale pokonuje w sposób, no, taki kontrolowany. Kamil swoim talentem popisywał się nie tylko w klasie podczas lekcji czy na kółku, ale przede wszystkim w trakcie licznych konkursów czy obozów. Wszystko to uwieńczył medalem z olimpiady i zdaną maturą. Z czego większa duma? Z tego, że jest medal z IMO? Czy udało się uporać z maturą? To znaczy, no nie, no oczywiście medal z IMO to jednak jest większe osiągnięcie niż zdanie matury, tak mi się wydaje. Ale rzeczywiście, kiedy wyniki matury z języka polskiego szczególnie przeczytałem, to była taka ulga. Być może większa niż kiedy zobaczyłem wyniki IMO. Srebro to sukces, ale i samo dostanie się na olimpiadę było wyczynem. Ostatni uczestnik Międzynarodowej Olimpiady w Chrobrym był 40 lat temu.
Gratulujemy sukcesu i przechodzimy dalej. Festiwal smaków już za nami. Cykl imprez ze smakami w tle w Rynku Trybunalskim zakończyła sobotnia biesiada trybunalska. Popatrzmy. W Rynku Trybunalskim w sobotę było muzycznie i sportowo oraz naukowo. O muzyczny klimat zadbali muzycy, którzy ze sceny rozbawiali publiczność swoimi piosenkami. O część sportową zadbały piłkarki i piłkarze ręczni piotrkowskich klubów. Nie tylko można było się z nimi spotkać, ale również spróbować pod ich okiem swoich sił w piłce ręcznej. W strefie handbolowej królowali młodzi miłośnicy tej dyscypliny. Ale na tym emocje sportowe się nie skończyły. Na scenie odbyła się prezentacja składu drużyny Piotrkowi i Piotrkowianina. To była gratka dla fanów na rozpoczęcie sezonu. Jedni kibicowali, inni mogli podczas biesiady spróbować piw z piotrkowskich browarów, a najmłodsi zobaczyć eksperymenty wykonywane w namiocie PGE. Jednym słowem, dla każdego coś miłego. I tak było przez dwa minione weekendy w ramach Festiwalu Smaku. Co się przyjmie w przyszłych latach? Będzie Festiwal Smaku? Mamy taką nadzieję. No jeszcze musimy na spokojnie usiąść, przemyśleć to sobie wszystko, ale myślimy, że warto to kontynuować. Biesiada już siódma, Trybunał Elena Lofkowe czwarte, Święto Miodu piąte. Mam nadzieję, że za rok drugi Trybunalski Festiwal Smaku. Biesiadę zakończyła nocna potańcówka. Miłośników tańca nie odstraszył nawet deszcz. Jeszcze raz! Jak Piotrków Trybunalski wygląda z góry, a dokładnie z ponad 30 metrów ponad ziemią? O tym można było przekonać się w sobotę, pokonując ponad 300 krętych schodów prowadzących na dach piotrkowskiej wieży ciśnień. To była wyjątkowa okazja do tego, by na wieżę niegdyś spiętrzającą wodę wejść. Wieża ciśnień to symbol Piotrkowa i obiekt niedostępny na co dzień. Dlatego nie dziwi zainteresowanie sobotnią wycieczką na dach okrągłej budowli. Pokonanie schodów wokół żeliwnej beczki zajęło chętnym kilka minut i kosztowało nieco wysiłku, ale widok wszystko rekompensował. Pierwsze, co mnie tak naprawdę uderzyło, to to, że jest strasznie zielone miasto, czego naprawdę nie widać tak naprawdę, jak się przyjeżdża. Natomiast tutaj, z perspektywy tej wysokości, no pierwsze właśnie, co mnie uderzyło, to, że naprawdę bardzo zielone miasto. Bardzo pozytywnie oczywiście. Wejść na wieżę do tej pory mogli tylko nieliczni. W tym roku Centrum Informacji Turystycznej zdecydowało się na udostępnienie turystyczne tego obiektu, bo punkt widokowy wydaje się być najbardziej realnym pomysłem na jej zagospodarowanie. Wydaje mi się, że może być wykorzystany jako taras widokowy, jako element wycieczek jakichś no, zorganizowanych w różne miejsca, też elementem widokowym jakby tych wycieczek, to na pewno. Wieża ciśnień powstała w 1926 roku. Służyła do tłoczenia wody dla piotrkowian. Pracowała do lat 90. ubiegłego wieku. Dziś stała się symbolem miasta. Bardzo fajnie jest tak zobaczyć Piotrków z góry, bo rzadko jest właśnie taka okazja do tego. Pierwszy raz na wieży? Tak, pierwszy raz. I było wow? Tak, było. Naprawdę fajnie, fajny widok. Pierwszy raz na wieży? Tak, pierwszy raz. Wieża może być atrakcją dla kogoś, kto nie mieszka tutaj w regionie. Jak najbardziej, czego ja jestem dowodem. A jak było z wejściem? No dużo schodów, ale dobrze było. Na tę chwilę nie ma skrystalizowanych planów, by wieżę przekształcić w muzeum czy kawiarnię, ale też nie ma mowy o jej sprzedaży. W Urzędzie Miasta funkcjonuje zespół Piotrków Otwarty na Turystów, którego jednym z zadań jest właśnie opracowanie wstępnej koncepcji dostosowania obiektu wieży ciśnień, aby udostępnić to dla mieszkańców, jak i również dla turystów. Ten zespół obecnie pracuje. Jego zadaniem będzie również poszukanie źródeł finansowania dostosowania tego obiektu, aby go móc otworzyć dla turystów. Pewne jest to, że wycieczki na górę wpiszą się w cykl spotkań organizowanych przez Centrum Informacji Turystycznych. Jak Piotrków wygląda z góry, to już wiemy. A już za chwilę, tuż po informacjach w materiale Aleksandry Strzeszyńskiej, pokażemy, jak wygląda Park Botaniczny w Piotrkowie. Zachęcam do pozostania z nami. Życzę udanego tygodnia. Do widzenia.
Ogród Botaniczny to z pewnością najbardziej kolorowe miejsce w naszym mieście, które od lat zachwyca swoim urokiem. Tylko tutaj, na powierzchni bliskiej hektara, mamy okazję podziwiać kilkadziesiąt gatunków kwiatów i krzewów. Większość z nich to tak zwane byliny. Rośliny wieloletnie, rozmnażane w ciągu całego roku funkcjonowania ogrodu. Niektóre byliny, a konkretnie dziewanny, znane są ze swojej szczególnej mocy. Potrafią bowiem przepowiedzieć pogodę, uzależniając ją od kierunku swojego wzrostu. Jeżeli kwitnie ona z góry, względnie z dołu i w tym roku rzekomo, nie wiem czy to się posprawdza, że ma być wczesna zima, bardzo wczesna zima. Przechadzając się alejkami, można również podziwiać poletka różane z wieloma odmianami róż, które okala lawendowe pole. Mamy piękne obwódki z lawendy. Ta lawenda jest, przyciąga oko, bo otoczone są róże lawendą. I lawenda tworzy taki łan, no przepiękny, zwarty, taki bogaty, otoczkę dla róż. Między innymi ona cieszy się największym powodzeniem wśród spacerowiczów. Jest na czasie ta lawenda. Ta lawenda jest rzeczywiście bardzo ładna. Róże są wspaniałe, piękne są. W tej chwili to już przekwitły, bo będzie zaraz drugi rzut kwitnienia, ale w tej chwili to są takie po pierwszym przekwitnieniu zioła. Zioła są też bardzo ładne, bardzo interesują ludzi. Zioła w Piotrkowskim Ogrodzie Botanicznym zasadzone są na 3 m². Znajdziemy tu m.in. szałwie, rozmaryn, oregano czy tymianek. Ziół jest dużo i chętnie ludzie przychodzą i wąchają, uszczkną sobie tam parę listków, bo to nie szkodzi przecież roślinie. Ziołami można się zatem częstować. Należy jednak pamiętać, aby z roślinami w ogrodzie obchodzić się delikatnie, a kwiatów nie wyrywać. Jeśli ktoś to robi bardzo delikatnie albo poprosi, to sami urwiemy i damy chętnie. Bukiecik zrobimy z takiej lawendy i damy. Natomiast nie chcemy, żeby ktoś to robił na takiej zasadzie, bo nikt nie widzi i szarpie. Szarpie wtedy z korzeniami, wyrywa. I okazuje się, że musi to wyrzucić, bo to jest sztywna łodyga, nie da się oddzielić od korzenia. I roślina zmarnowana. Albo przyjdzie wyrwać coś, urywa, zostawia, rzuca. No. W miejscach takich jak to, kultura jest na wagę złota. Jak ludzie się będą kulturalnie zachowywać i będą tak samo dbać o to, żeby tutaj coś było, to my jeszcze bardziej będziemy dbać, żeby ludzie byli zadowoleni. Ale Piotrkowski Ogród Botaniczny upatrzyli sobie nie tylko spacerowicze. Na dobre zadomowiły się tu pszczoły i trzmiele, które zapylają specjalnie przygotowane dla nich pola kwiatów. Dobra matki natury wymagają stałej opieki, a ich pielęgnacja obejmuje wiele zabiegów. Podstawowym zabiegiem to jest właśnie podlewanie, żeby miały rośliny po prostu nie były, miały wodę. Natomiast codzienne takie zabiegi pielęgnacyjne, no to spulchnianie ziemi, pielenie, przycinanie, kwiaty przekwitają, każde w innym terminie. Trzeba je obciąć, żeby mogły ponownie zakwitnąć. To wszystko trzeba posprzątać, opryskać. Opryski stosujemy bardzo często w różach na mszyce, bo lubią liście mszycy, mszyce lubią liście róży. Pryskamy na choroby grzybowe. Pokazuje, jest bardzo dużo ślimaków, takich, które chodzą takie bez skorup, takie długie. Musimy też walczyć z tymi ślimakami, bo zjadają liście, chosty innych kwiatów. Tam, gdzie dużo liści, tam ślimaków nie brakuje, bo naprawdę tam żerują.
Nawozimy nawozami, czasem płynie, znaczy się rozpuszczamy w wodzie, czasem podsypujemy w zależności od gatunku. Ciężka praca popłaca. Dzięki dbałości o najdrobniejsze detale piotrkowianie mogą czerpać przyjemność ze spacerów w pięknym ogrodzie. Jest na co popatrzeć. Jest zdrowo, cicho, spokojnie. Przez cały rok. I wydaje mi się, że tutaj powinien kończyć się i zaczynać spacer głównie młodzieży, bo jest przyjemnie dla takich par, potem dla mam z dziećmi w wózeczkach, dla starszych. Są ławeczki do posiedzenia pod magnoliami, bardzo ładnie usytuowane przy skałce. Zapraszamy.